W dzisiejszych czasach bardzo rzadko natrafiamy na stadiony, które mają zaniedbaną murawę nazywaną potocznie kartofliskiem. Murawy na Camp Nou, Estadio Santiago Bernabeu, Old Trafford czy Anfield Road świecą przykładem i powinny być wzorem dla innych klubów. W największych i najlepszych ligach przywiązuje się bardzo dużą uwagę do jakości nawierzchni. W dzisiejszym materiale poruszę jedną z kwestii murawy, jednocześnie odpowiadając na pytanie, dlaczego murawa na boisku jest w paski? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od początku. Jakie warunki trzeba spełnić, aby murawa spełniała najwyższe standardy? Po pierwsze, musi ona mieć dobre warunki takie jak piaszczysta lub piaszczysto-gliniasta gleba o lekko kwaśnym współczynniku pH. Dzięki temu ułatwiony jest proces przepuszczania wody, dzięki czemu nie zalega ona i nie tworzy kałuż, które negatywnie wpływają na stan murawy. Oprócz tego bardzo ważnym czynnikiem jest ubicie murawy, o czym mówi prezes Polskiego Stowarzyszenia Greenkeeperów Piotr Janusz. Dobra murawa powinna charakteryzować się także odpowiednią stabilnością, aby nie rozrywała się pod naporem buta. Dla piłkarzy liczą się przede wszystkim takie kwestie jak równość murawy, dzięki czemu piłka nie odskakuje od nogi. Kolejny aspekt to przesiąkliwość, aby nie tworzyły się kałuże, jak i stabilność i ilość trawy. Murawa musi być zadbana i regularnie pielęgnowana poprzez wypełnianie ubytków, dostarczanie materiałów, regularne nawadnianie czy odpowiednie nasłonecznienie. Ile kosztuje utrzymanie murawy wysokiej jakości? Opowiedział o tym prezes Polskiego Stowarzyszenia Greenkeeperów Piotr Janusz, który porównał murawy z Europy Zachodniej z polskimi. Porównując nasze murawy z tym, które są w Europie Zachodniej, to nie odstajemy od nich jakościowo. Nie mamy się czego wstydzić, szczególnie że proporcjonalnie wydajemy na dbanie o murawy kilka razy mniej niż na Zachodzie. W Polsce dla przykładu koszt utrzymania stadionu areny to średnio 700 tysięcy złotych. W Niemczech tyle samo, tylko w euro. Jak widać, utrzymanie murawy spełniającej wysokie standardy kosztuje bardzo dużo. Dlatego jeszcze bardziej powinniśmy doceniać kluby oraz greenkeeperów, którzy w pocie czoła pielęgnują zielone murawy. Po wstępie wróćmy do pytania zadanego na początku materiału, czyli dlaczego murawa na boisku jest w paski. Jest to jedynie element dekoracyjny murawy, która ulepsza wizualny efekt. W niektórych sytuacjach linie mogą pomagać sędziom liniowym, dla których łatwiej wyłapuje się pozycję spaloną. Jednak istnieją również takie murawy, które przyozdobione są kołami czy diamentowymi wzorami. Dlatego też nie jest to reguła, aby każda murawa miała określone wzory. Linie mogą również pomagać drużynom w ustawieniu formacji obronnej. Linie mogą być punktem odniesienia w grze, na przykład przy reorganizacji gry. Tak więc podsumowując, paski, koła czy diamenty nie są narzucone przez żadną federację piłkarską. Jest to jedynie podniesienie wrażeń wizualnych. Wyłapywanie linii spalonego czy ustawianie formacji są jedynie elementami dodatkowymi. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.